Siemanko! Dobra, otwieramy kolejnego Pix. Kurde, co tu się dzieje? Coś się zacięło, jeju. Już na samym początku jakaś wtopa, czekajcie. O kurde, co tu takie mokre? Zobaczcie, jaka plama. Dobra, muszę to zrobić chyba na siłę. Ja pierdzielę. Zobaczcie, to jest całe mokre. Dobra, otwieramy to. Na wstępie mamy zeszycik z The Walking Dead i on wygląda na suchy. Dobra, także możemy otwierać. Bardzo fajny, tym bardziej, że teraz zaczął się 7. sezon The Walking Dead, ja oglądam. Także polecam każdemu. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajny zeszycik. Zobaczcie. Nie no, kozacki, jak dla mnie naprawdę mega zeszyt, także okej. I tu jakaś figurka. Freddy Krueger, moi drodzy, także starszym widzom tej figurki na pewno, tej postaci nie trzeba przedstawiać. Ło, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Nie no, naprawdę fajnie wykonana. Solidna podstawka. Dobra. Okej, o kurde, to mokre jest. Ale na szczęście jest to w takim plastikowym opakowaniu. Zobaczcie, oryginalne. Zobaczcie sami. Achtung, attention, warning, T-Virus infected human being. Elegancka. Dalej, tutaj, kurde, to już jest mokre niestety. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Na początek lekko wilgotna naklejeczka, przypineczka. Witaj Giku, tuturutu, tutaj wszystko jak zwykle. Przemoknięty konkurs, pauzujcie, jak chcecie zobaczyć. No i mamy gagatka, mamy właśnie sprawcę tego całego zamieszania tutaj. No, kurde, co to jest? A tu jest żel, widzę, jest napis, żel pod prysznic. No ale kurde, no to się normalnie rozpada, to tego się nie da... Jezu, co to mi tutaj przysłali? To chyba tak nie powinno być. Dobra, zobaczmy z bliska. Nie no, jedyny plus jest taki, że ładnie pachnie mi teraz w pokoju. Ale zobaczcie z bliska na to uszkodzenie. Tak jak widzicie, no bardzo dziwne. No wygląda tak jak, no nie wierzę, że takie mi wysłali. To gdzieś musiało się zniszczyć w podróży. Także no szkoda, szkoda. Tutaj staram wam się dobrze to pokazać, z dobrego kąta, żebyście widzieli mniej więcej, jak to zrobić. Chociaż wiecie co, poczekajcie chwilę. 12 seconds later. Ja to sobie umyłem, zresztą ten cały pixel box, no musi iść do śmietnika, bo on jest cały przesiąknięty. I zobaczcie teraz. Zobaczcie, tak wygląda to uszkodzenie. Tutaj, no nie wiem, jak to się stało, gdzieś tam widocznie jakaś wada. A tak to poza tym to genialna rzecz, bo w formie takiej kroplówki, znaczy nie kroplówki, tylko takiego pojemnika na krew, nie wiem jak to się mówi. Bardzo fajna sprawa, podprysznic, żel w formie czegoś takiego, super. Later. Podsumowując, Pixelbox naprawdę bardzo mi się podobał, fajne gadżety, bardzo w moim klimacie. I jeszcze jako ciekawostkę muszę wam powiedzieć, że kontaktowałem się z tą ekipą Pixelboxa i powiedzieli mi, że znają ten problem, że to nie tylko ja tak miałem. No i teraz po prostu wymieniają wszystkim, także jeżeli ktoś zamówił i mu coś takiego się stało, to po prostu dosyłają nowy ten żelik, także no już nie mogę się doczekać, kiedy do mnie przyjdzie. Żegnam się z wami, do zobaczenia w następnym filmie, hej!